Gdy hiszpański dziennik Mundo Deportivo podał informację, że FC Barcelona interesuje się sprowadzeniem Grzegorza Krychowiaka, piłkarska Polska oszalała. Ten transfer wydaje się być tak kuriozalny i odklejony od rzeczywistości, że po prostu trzeba to sprawdzić. Dlatego dzisiaj dokonujemy kolosalnego ruchu. 33-letni, mający zaledwie 75 punktów overalla Grzegorz Krychowiak dołącza do Barsy w FC24. Cel jest prosty. Przywrócić dumę Katalonii na sam szczyt europejskiego futbolu. Grzegorz Krychowiak w FC Barcelonie z numerem 16. 33-letni defensywny pomocnik mający 75 punktów overalla będzie u boku Roberta Lewandowskiego walczył o glorię i chwałę albo po prostu jakieś sensowne minuty czy jakąś bramkę. Żarty na bok, bo cel jest bardzo prosty. Grzegorz Krychowiak ma być tym brakującym elementem w układance dumy Katalonii. Układance, która ma doprowadzić do jednego. Wzniesienia trofeum za Ligę Mistrzów po raz pierwszy od... no wielu lat. W ogóle myślę, że wobec transferu Grześka obecność tutaj kogokolwiek takiego jak Oriol Romeu czy Marc Casado jest totalnie zbędna. Mamy jednego defensywnego pomocnika, ale za to jakiego? Nie ma co marnować czasu, ruszamy bezpośrednio do Ligi Mistrzów. Zaczynamy od starcia z Royalną Antwerpią, jak sami widzicie w samym centrum Grzegorz Krychowiak, który ma w sumie największe plusy, jeżeli chodzi o formę. Obok Balde i obok Cancelo jest to aktualnie nasz najlepszy zawodnik w formie. Jak z Antwerpią nam pójdzie? No słabo, ale ja bym tu nie obwiniał absolutnie Grzesia. Sami popatrzcie, profesura, ocena 5-1. Po tym pierwszym pojedynku w Lidze Mistrzów możemy podsumować również całe zmagania, jakie to miały miejsce w wrześniu i w sierpniu. W La Lidze Duma Katalonii zajmuje aktualnie 8 miejsce, mając 2 zwycięstwa, 2 remisy, 2 porażki, 10 punktów i aż 8 oczek straty do Atletico. Zawodnikiem, który wciąż jest po prostu w bezwzględnej formie, jest nikt inny jak Grzegorz Krychowiak. Nasz nowy kapitan ma obok Lewandowskiego i Marka André Ter Stegena rozegrane najwięcej spotkań. Co więcej, w La Lidze ma już jedną bramkę na swoim koncie. Może w starciu z Porto na Estadio Dragao w końcu uda się naszej ekipie pod batutą i ze wsparciem Grześka Krychowiaka zgarnąć pierwsze 3 punkty w Lidze Mistrzów. Grzegorz Krychowiak w 89 minucie z bramką. Do tego 2 trafienia Lewandowskiego, ale kogo to interesuje? Alcorany jeszcze... najważniejsze, że Grzesiek, czyste konto, patrzcie, chłop nie dość, że trzymał za mordę całą defensywę, ma notę 8-9, to jeszcze bramę ładuje. Zatem nie zwalniamy tempa, tylko ruszamy prosto do meczu z Szachtarem. Kolejny raz Grzesiu Krychowiak w szczytowej formie i nawet fakt, że João Felix i Ferran Torres zawodzą na całej linii, mu nie przeszkadza. Na Camp Nou wygrywamy 4-2, Krychowiak z kolejną bramką, ej, on naprawdę robi różnicę. No październik. Póki co wygląda perfekcyjnie. Zwycięstwo z Porto, Granadą, Atletikiem, Szachtarem. No to teraz czas na El Clasico. W takim pojedynku nasz El Capitano będzie obserwowany z pierwszego miejsca. Raczej z miejsca w pierwszym rzędzie. Zatem moi drodzy, czas na El Clasico, na Camp Nou. Od środka rozpoczyna może i Robert Lewandowski, ale my od razu jest i on, Grzegorz Krychowiak, moi drodzy. I to będzie nasz cel. Przełączamy od razu. Tutaj poszukujemy Grześka Krychowiaka, żeby patrzeć na jego spektakularne zagrania. Jest Grzesiek Krychowiak w naszym centrum uwagi i będziemy teraz dokładnie go obserwować. Kapitalny przechwyt, widzieliście to? Kamavinga napluł mu w twarz prosto Grzegorz Krychowiak. No i z takiej pozycji możemy obserwować ten kunszt gry w defensywie. Inigo Martinez kontra Grzegorz Krychowiak. Kapitalny przechwyt Ferrana Torresa. Grzegorz Krychowiak oczywiście asekuruje całą tę sytuację. I może teraz kontratak do Mekatalonii. Ferran Torres podłącza Grzegorza Krychowiaka. Krychowiak fenomenalnie znalazł Pedriego. Ten do Roberta Lewandowskiego. Znowu Grzegorz Krychowiak. Jeszcze w zagraniu piłki na skrzydło tutaj Ferran Torres. Świetnie zapowiada się tak kontra w wykonaniu podopiecznych Xaviego, gdzie jest piłka, zagranie na skrzydło, tutaj Ferran Torres zbiega w pole karne, Grzegorz Krychowiak, jeszcze jest Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak, czy do niego zdecyduje się na podanie, Grzegorz Krychowiak, ajajajajaj, broni Rudiger. I jeszcze jest Robert Lewandowski, João Cancelo może znaleźć Grześka Krychowiaka, on się świetnie podłącza, Grzegorz Krychowiak, gdyby tylko nie ten idiota, Robert Lewandowski z Grześkiem Krychowiakiem, klepka do tego jeszcze podłączony Ilkay Gündogan, Ferran Torres na skrzydło, zagrana piłka do João Cancelo, pokazują się nasi zawodnicy, to jest 89 minuta. João Cancelo, dlaczego taki błąd? Nie no, panie sędzio, ale to nie można do... nie no, to jest sędzia, ewidentnie jest przekupiony, przecież tam jest plus jeden!
A to była czwarta minuta. Zegarka nie ma. Uznajemy, moi drodzy, że ten jawnie ustawiony, skandaliczny wręcz mecz w wykonaniu sędziego po prostu się nie liczy. W Lidze Mistrzów już tak prosto Realowi nie będzie o żadne wałki. Tutaj Krychowiak po raz kolejny... No, Krychowiak strzela bramkę, ale co z tego, że Krychowiak strzela bramkę, jeżeli reszta zespołu kompletnie nie domaga? Kunde! Ty się zastanów, tobie się sufit na łeb nie spadł? 4-9 nota w tak ważnym meczu? Panowie, ja was proszę, bo Grzesiek wiecznie grać nie będzie. Kolejny mecz na Camp Nou, kolejny raz Liga Mistrzów. Tym razem to my podejmujemy FC Porto i z tym FC Porto... to jest nieprawdopodobne, że Grzesiek Krychowiak z kolejną bramką, a oni znowu przegrywają. To jest banda partaczy. Wrzuciliśmy ich do zespołu Jezusa, a oni... No powiem wam tak, przed ostatnią kolejką ta nasza sytuacja nie wygląda za ciekawie. Na całe szczęście gramy z Royalną Antwerpią. Jeżeli ich pokonamy, to chyba awansujemy z drugiego miejsca. Dobra, na chwilę żarty na bok. Tej drużyny naprawdę nie może pod kątem ofensywnym ciągnąć Grzegorz Krychowiak w nieskończoność. Wygrywamy 4-3. Tym razem Grzegorz Krychowiak bramki nie strzelił. Strzelił Lewandowski, Ferran Torres, Pedri i Kunde, ale oczywiście Krychowiak był liderem od pierwszej do ostatniej minuty. Tym samym rzutem na taśmę, ale wywalczyliśmy awans do fazy pucharowej. W 1/8 finału zmierzymy się z... Kurmać! Ale spokojnie, zanim PSG, to podsumujemy sobie, jak funkcjonuje nasz zespół. W La Lidze udało się nam troszeczkę zredukować straty do czołówki. Aktualnie jesteśmy na 7 miejscu, 8 zwycięstw, 6 remisów, 4 porażki. Tak? Ja też się tego totalnie nie spodziewałem, moi drodzy, ale dwoma najlepszymi strzelcami w FC Barcelonie są Polacy. 12 trafień Roberta Lewandowskiego i 8 trafień Grześka Krychowiaka. Jeszcze 8 czystych kont! Ej, to nie jest żart! Grzesiek Krychowiak gra w tej Barcelonie szefa. Ma najwięcej rozegranych spotkań, najwięcej czystych kont i zaledwie o 4 trafienia mniej niż nasz czołowy napastnik. Może media wcale nie były tak skończonymi ignorantami, tylko faktycznie to miało sens. Zanim Paris Saint-Germain, czas, moi drodzy, na Super Puchar Hiszpanii, w którym najpierw zmierzymy się z Osasuną i, moi drodzy, no nie pomógł nawet rzut karny Grzesia Krychowiaka. Nie pomogło to, że Grzesio Krychowiak pozwolił nam troszeczkę uspokoić grę przez dostanie żółtej kartki już 30 minut. Będziemy mogli skupić się na Lidze Mistrzów. Skoro o Lidze Mistrzów mowa, czas na Camp Nou podjąć Paris Saint-Germain. Felix Lewandowski, to kogo to interesuje? Interesuje nas Grzegorz Krychowiak w samym środku, w serce, kręgosłup, mózg, a jednocześnie odnogi, układ trawienny tego składu. Grzegorz Krychowiak, moi drodzy, symulujemy to spotkanie. Remis 1-1. Frankie de Jong osłabił nasz zespół, ale popatrzcie, kto trzymał mimo wszystko w ryzach ten skład. W lidze też stopniowo, konsekwentnie się wdrapujemy do tej czołowej czwórki, chociaż trochę punktów nam brakuje. Na Parc des Princes już nie ma litości, jest tylko jedna misja, misja zwycięstwo, moi drodzy, i dokładnie to robimy. Robert Lewandowski razy 2, do tego jeszcze João Felix, całkiem nieźle. Wow, a w kolejnej rundzie trafiamy na Manchester United. Powołanie do reprezentacji Polski otrzymał nie Robert Lewandowski, a Grzegorz Krychowiak. Mimo porażki z Atletikiem Bilbao, w marcu poradziliśmy sobie śpiewająco. To jednak nie jest ten sam Manchester United, co w rzeczywistości. Tutaj wbrew pozorom może być nawet groźny. I jednak nie, moi drodzy. I z całym szacunkiem dla Czerwonych Diabłów, ale niczego innego nie spodziewam się po rewanżu na Old Trafford. 3-1. Lewandowski i Pedri. Autostrada do półfinału to mało co powiedziane. W nim na pewno zagra Manchester City. Może zagrać także ktoś z kwartetu Bayern, Newcastle, Inter i Porto. W tabeli ligowej już zaledwie 4 oczka dzielą nas od czołowej trójki, więc chyba nie ma tragedii. Ajajajajaj, Grzegorz Krychowiak troszeczkę wyhamował. Spadł mu ten overall o 2 punkty, 41 występów na jego koncie, więc więcej ma tylko Cancelo i Marc-André Ter Stegen. 9 bramek i 1 asysta. Czy to sprawia, że on jest nadal w ścisłej czołówce naszych strzelców? Dokładnie tak. Czy to sprawia, że ma najwięcej czystych kont? Dokładnie tak. A teraz czas na zemstę. Na zemstę na Estadio Santiago Bernabeu. Kolejny mecz ligowy La Ligi Santander. Partido probablemente más importante para todo mundo Real Madrid contra el FC Barcelona. Oczywiście jest tutaj jeden, jedyny zawodnik, który będzie w centrum naszej uwagi. Chcemy zobaczyć kolejny popis i jego ekscelencji Grześka Krychowiaka, który tak szczerze mówiąc zagrał naprawdę, naprawdę dobry mecz wtedy w tamtym starciu z Realem Madryt, tylko oczywistym jest, że sędzia wówczas pomógł królewski. Bez tego
nie byliby w stanie zwyciężyć w tamtym meczu. Jakby cała liga, cała kampania ligowa jest po prostu skrojona pod Real Madrid, więc to jest żadne zaskoczenie, tak? Bo długo utrzymuje się Barcelona przy piłce. Frenkie de Jong szuka możliwości rozegrania. Jules Koundé, João Cancelo, Krychowiak podnosi rękę, pokazuje jestem. Ferran Torres cały czas utrzymuje się przy piłce podopieczni Xaviego. Ferran Torres wpada w pole karne. Ferran Torres, nie ma bramki. Tutaj teraz Jules Koundé do Grzegorza Krychowiaka, ten oddaje do João Felix, raz jeszcze Grzegorz Krychowiak broni Eder Militao. Grzegorz Krychowiak, do tego Pedri. Ferran Torres, do przodu podłączał się także João Cancelo. Tam jest dwójka Polaków, tych dwóch najbardziej aktywnych. Krychowiak, Cancelo, Rudiger. Dośrodkowuje Portugalczyk w pole karne, futbolówka wybita gdzieś bezpańsko, nie wiadomo do kogo. Teraz João Cancelo z tą piłką do Jules Koundé. Jules Koundé, raz jeszcze do Pedriego. Pedri do João Felixa, pokazuje się tam Robert Lewandowski. Robert Lewandowski! Bardzo dobrze! 89 minuta, 1-0. Druga połowa, ale scenariusz dokładnie ten sam. Ferran Torres kapitalnie wdziera się w pole karne. Znowu pokazuje się Robert Lewandowski, znowu pokazuje się Krychowiak. Oddawał strzał, tym razem Pedri. 77 minuta, João Cancelo, Marcos Alonso. Rzut karny, rzut karny. Grzegorz Krychowiak kontra Thibaut Courtois. Grzegorz Krychowiak, zdobywający w 78 minucie bramkę w El Clasico na Estadio Santiago Bernabeu. Moi drodzy, piękne chwile Polaka grającego z opaską kapitańską w Barcelonie. I nie mówimy o Robercie, chociaż teraz spada w jego objęcia oczywiście i Robert Lewandowski, i Ferran Torres, i João Felix, a Grzegorz Krychowiak faktycznie sprawia wrażenie być ojcem sukcesu, dumy Katalonii. Zemsta najlepiej smakuje podobno na zimno i chyba z tym zgodzić mogą się zawodnicy Barcelony. Wygrywamy w El Clasico na Estadio Santiago Bernabeu 2-0. Bramki zdobywali Polacy, Robert Lewandowski i on, Grzegorz Krychowiak, dwie próby podejmował. Ale w jednej się nie pomyli. Chociaż chciałoby się odpalać szampana po tym zwycięstwie, to niestety walka o czołową czwórkę, trójkę będzie nadal trwać. My tymczasem skupiamy się na rywalizacji w półfinale Ligi Mistrzów na Camp Nou. Barcelona podejmuje Inter Mediolan. I moi mili, teraz raz jeszcze ogromne zadanie Grzegorza Krychowiaka, żeby w takiej sytuacji dźwignąć tę atmosferę 1-0. Ej, no ale takich zmian to nie robimy, żeby to się na nas nie zemściło. Już wiemy, że w finale zagra Manchester City Pepa Guardioli, który będzie próbował obronić trofeum. Nie możemy pozwolić na to, by powtórzył się zeszłoroczny finał na stadio Giuseppe Meazza. Po prostu musimy obronić naszej skromnej jednobramkowej zaliczki z Camp Nou i dokładnie tak, moi drodzy, Balde i Ferran z bramkami, Grzegorz Krychowiak z popisowym numerem w 55 minucie. Ej, swoją drogą, proszę, trzeba to policzyć, ile żółtych kartek miał Grzegorz Krychowiak? W sumie czekajcie, nie jestem zbyt rozgarnięty, ale to się przecież da sprawdzić. Żółtych kartek łącznie Grzegorz Krychowiak miał zaledwie 5. Wciąż ma najwięcej czystych kont i wciąż jest w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o bramki. Rozegrał także niemalże najwięcej spotkań w całym sezonie. A teraz z 34 latami na karku będzie rywalizował o zakończenie sezonu w czołowej czwórce w Lidze Hiszpańskiej. Przed nami ostatnie 4 spotkania. Wygrywamy z Realem Sociedad, wygrywamy z Almerią, wygrywamy z Rayo Vallecano i moi drodzy, przed ostatnim meczem z Sevillą znajdujemy się na trzecim miejscu w tabeli i to właśnie z Sevillą bezpośrednio będziemy walczyć o tytuł wicemistrzowski w Hiszpanii. Mimo wyjazdowego starcia na stadio Ramon Sanchez Pizjuan jestem przekonany, że jesteśmy w stanie z Sevillą zwyciężyć i tak jest, moi drodzy. Ferran Torres i Robert Lewandowski dają nam niezwykle cenne 3 punkty, no i oczywiście kierujący to wszystko Grzegorz Krychowiak. No nie jest to tytuł mistrzowski, ale mimo wszystko mamy wicemistrzostwo i finał Ligi Mistrzów. I wcale bym się tak nie cieszył, bo to oznacza, że zaraz możemy przegrać i sezon ligowy, i puchar, i super puchar, i Ligę Mistrzów, jeżeli przegramy w finale. Bez jakiegoś efektownego wprowadzenia, co jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, ale Wembley Stadium, moi drodzy, podejmuje FC Barcelonę i Manchester City. Wielki finał Ligi Mistrzów, wielki finał Ligi Mistrzów dla Grzegorza Krychowiaka, który, kto wie, być może naprawi FC Barcelonę. Kapitalny przechwyt Grzegorza Krychowiaka. To jest dobra okazja do kontry.
Pedri, Robert Lewandowski, kapitalna wymiana piłek. Teraz João Felix, zagranie do Balde. Ajajaj. 27 minuta, Phil Foden do Kovacicia. Julian Alvarez, ojojojojoj, Araujo trochę ryzykownie. Piłka oddala Marc-André ter Stegen, oczywiście do Grzegorza Krzychowiaka. Ten kapitalnie opanował futbolówkę, João Felix. To jest świetna okazja dla kontrataku FC Barcelony. Robert Lewandowski holuje cały czas tę futbolówkę, pozwala się troszeczkę większej liczbie zawodników podłączyć do ofensywnych zakusów Dumy Katalonii. Teraz Frenkie de Jong, João Felix, Ruben Dias. Rzut karny! To niemożliwe! Dlaczego ten dzban dawał w ogóle przywilej korzyści, jak na rzut karny miał być? I znowu staje przed piłką ten wybraniec z opaską kapitańską na ramieniu. Grzesiu, proszę. 34 minuta, Krychowiak zdobywa bramkę w finale Ligi Mistrzów przeciwko Manchesterowi City. Co to jest za transfer? To jest po prostu niepojęte. Wielu się śmiało, a tu proszę, FC24 daje kciuka w górę i mówi: tak, jak najbardziej, Grzegorz Krychowiak, spoko, pewniaczek, Liga Mistrzów dla Barcelony, tak o, wpada. Która to była jego bramka? To mnie interesuje. Który to był jego piąty gol w 13 meczach. Chłop ma więcej bramek niż napastnicy Chelsea razem wzięci. Z pewnością odpowiedzieć spróbują The Citizens, Jack Grealish, Pedri przy nim, Mateo Kovacic, Rodri, Jules Koundé, kapitalna interwencja. Na skrzydle Robert Lewandowski, ale tam jest Ferran Torres. Dobrze się pokazuje także João Cancelo. Portugalczyk szuka możliwości do rozegrania tej piłki. Teo Hernandez jednak wszystko przerywa. Kolejna akcja Barcelony. Grzegorz Krychowiak świetnie rozprowadza piłkę do João Cancelo. Ten ma... Ajajajaj, ale ciężkie ma życie tutaj João Cancelo z tym Teo Hernandezem. Ale Jules Koundé, kapitalne wejście. I teraz Koundé do Ferrana Torresa. Ferran Torres już w polu karnym. Ferran Torres, Robert Lewandowski, 2-0. Drugi Polak. Tu się powtarza ten sam scenariusz, co widzieliśmy na El Clasico. Grzegorz Krychowiak, Robert Lewandowski, 2-0 prowadzi Barcelona w finale Ligi Mistrzów. Ale wszystko zaczęło się od tego fenomenalnego przerzutu Krychowiaka. Alvarez, jest przy nim Grzegorz Krychowiak, Argentyńczyk. Patrzcie, jak go Krycha porobił. Znowu Frenkie de Jong, zagranie do Balde. Tam jest Krychowiak na przedpolu, ale nie, jednak Grzesiu wierzy, jego zadanie. Co to za... Jezus Maria, Balde! Top 1 najgorszych strzałów w finale Ligi Mistrzów w historii. Zamykają ich kompletnie tym wysokim pressingiem. Wygrywają to! 2-0! Barcelona powtórzyła ten sam scenariusz z El Clasico na Estadio Santiago Bernabeu i teraz na Wembley. Pokonuje Manchester City, choć wydaje się to absolutnie niemożliwe. To jednak, i kto był ojcem sukcesu? Kto? Ten, który już za moment podniesie puchar. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że Grzegorz Krychowiak autentycznie w tym sezonie był kolosalnym wzmocnieniem Barcelony. Rozegrał blisko 50 spotkań, zachował najwięcej czystych kąt z całego zespołu. Zdobył kilkanaście bramek i kilka razy asystował. A teraz w pełni zasłużonej glorii i chwale wzniesie ku górze trofeum za Ligę Mistrzów. Grzegorz Krychowiak, no to się w głowie nie mieści, ale jednak... Grzesiu jest po prostu wielki, Grzegorz Krychowiak jest koturem i moi drodzy, czy spodziewaliście się, że on naprawi FC Barcelonę, że on sprawi, że oni wygrają Ligę Mistrzów? Nie, ja też się nie spodziewałem, a jednak tego dokonał. I tak jak mówiłem od samego początku, najfajniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że on był autentycznie wzmocnieniem. To był równo jego 50. mecz w tej kampanii w FC Barcelonie. Zagrał w 13 spotkaniach w Lidze Mistrzów, czyli w każdym meczu. Zagrał jeden mecz w Copa de España, jeden mecz w Superpucharze. No tam odpadliśmy przy pierwszej możliwej okazji. Ale w La Lidze jeszcze 35 spotkań. I w ogóle on autentycznie był ojcem sukcesu w tej Lidze Mistrzów. 5 bramek, 4 czyste konta. Jedyne, co mogę powiedzieć, moi drodzy, to to, że sprzęt marki Red Dragon oczywiście możecie sprawdzić w sklepie Media Expert, a to są ręce, które składam do oklasków. Do oklasków dla Grzegorza Krychowiaka. 72 punkty overalla, a typ pozamiatał w FC Barcelonie. Żegnam.